W poprzednim odcinku pokazałem Ci, jak składamy wałki rastrowe i formatowe przy użyciu pasowania skurczowego. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu precyzyjnego szlifowania tych wałków, czyli momentu, w którym nadajemy im finalny wymiar i wykończenie. Jeżeli jeszcze nie widziałeś pierwszej części, zajrzyj do opisu. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na naszym kanale AMS CNC Wizards. Jeśli interesuje Cię precyzyjna obróbka wałków, praca na starej szlifierce i końcowy efekt, który musi trzymać mikrony, to zostań ze mną do końca, bo pokażę Ci mój trik precyzyjnego szlifowania na mikrony, którego raczej nie znajdziesz w podręczniku. Tutaj mamy gotowe wałki po pasowaniu skurczowym. Wałek formatowy to większy z nich. To właśnie na niego będzie naklejana matryca, która przynosi nadruk bezpośrednio na osłonki wędliniarskie. Wałek rastrowy, nieco mniejszy, to specjalny element z kanałami powietrznymi i mikrootworami. Służy do szybkiego montażu tulei rastrowej na tak zwanej poduszce powietrznej. Gdy podajemy sprężone powietrze do wnętrza wałka rastrowego, tuleja unosi się i swobodnie przesuwa, jak na łożysku powietrznym. Po zatrzymaniu powietrza tuleja się zaciska i gotowe. Ale żeby to działało, wymiary muszą być trzymane z dokładnością do setnych milimetra. Dlatego ten etap szlifowania jest tak ważny. Szlifowanie wykonujemy na klasycznej szlifierce konwencjonalnej. To prawdziwa stara szkoła, ale efekty zobaczysz sam. Tu nie ma automatyki, offsetów i panelu dotykowego. Wszystko ustawiamy ręcznie, ale właśnie dzięki temu mamy pełną kontrolę. Wałki szlifujemy w kłach stałych, więc kluczowa jest jakość powierzchników i jakość gniazd w samych wałkach. Jeśli kieł jest zabrudzony, uszkodzony lub źle przygotowany, bicie promieniowe gwarantowane, nawet jeśli wszystko inne zrobimy dobrze. Zaczynamy od największych średnic, tak zwanego płaszcza wałka. To kluczowy element, który musi być idealnie prosty i równy, ponieważ to on ma kontakt z tuleją rastrową lub z matrycą drukującą. Na tym etapie szlifuję, zostawiając kilkadziesiąt mikronów na dodatku, by później kontrolować wszystko dokładnie i zejść do wymiaru z pełną precyzją. Kolejny krok. Szlifowanie czopów, czyli tych miejsc, które będą współpracować z łożyskami. Tu też wchodzimy na tolerancję w setnych milimetra, więc każde niedociągnięcie równa się problem z montażem i działaniem wałka. Pracujemy z mikrometrami, czujnikami, mierzymy bicie. Każdy etap szlifowania jest przerywany, żeby sprawdzić postęp i bliskość do wymiaru końcowego. Na tym etapie liczy się wyczucie, doświadczenie i dokładne planowanie każdej setki. I teraz obiecany trik z końcówki szlifowania. Załóżmy, że brakuje Ci tylko od 2 do 5 mikronów do finalnego wymiaru. Musisz ubrać materiału, ale boisz się przekroczyć wymiar. Co ja robię w takiej sytuacji? Zaznaczam markerem obwód detalu w kilku miejscach. Zbliżam ściernicę ręcznie, bardzo powoli. Obserwuję zmiany koloru mazaka. Gdy zaczyna zmieniać odcień na jaśniejszy, wiem, że kontakt jest minimalny. Pozwalam ściernicy pogłaskać detal i w ten sposób usuwam od 1 do 2 mikronów z dokładnością większą niż daje mi skala maszyny. To metoda starej szkoły, ale działa świetnie, jeśli potrzebujesz doszlifować ostatnie mikrony z pełną kontrolą. Jeśli jeszcze jej nie znasz, to być może właśnie u Ciebie też się sprawdzi. Tu widzisz efekt końcowy. Wałek po chromowaniu, powierzchnia idealna, bicie na czujniku zegarowym w granicach kilku mikronów. Dokładnie tak, jak ma być. To był drugi etap naszej pracy nad wałkami rastrowymi i formatowymi. Etap szlifowania. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów z naszego warsztatu. A jeśli masz własne sposoby na finalne szlifowanie albo ciekawe rozwiązania, napisz w komentarzu. Chętnie podyskutujemy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!